plan obchodów stulecia III Pułku Szwoleżerów Mazowieckich imienia pułkownika Jana Kozietulskiego z pewnością zainteresuje i zgromadzi wielu miłośników historii miasta, jego ułańskich tradycji i szwoleżerskiej sprawności. W najbliższy piątek o 18:00 na placu Marii Konopnickiej otwarta zostanie plenerowa wystawa przybliżająca historię formacji świętującej stulecie utworzenia. Następnego dnia to, co suwalczanie naprawdę kochają. O 10:30 pokaz konny szwadronu honorowego, który odbędzie się nad Zalewem Arkadia. Po nim o 11:45 złożenie kwiatów u stóp marszałka Piłsudskiego i msza polowa zaplanowana na 12:00. Po niej kawaleria konna przejdzie ulicami miasta. Zatrzyma się na chwilę przy Muzeum Okręgowym, by oddać honory pułkownikowi Kozietulskiemu, po czym powędruje dalej na teren byłych koszar przy ulicy Sejneńskiej. Tam zaplanowano uroczysty apel oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy III Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Do udziału w tych uroczystościach dowódca szwadronu honorowego III Pułku Szwoleżerów Mazowieckich imienia pułkownika Jana Kozietulskiego oraz dyrektor Suwalskiego Muzeum Okręgowego tak oto zapraszają. Zobacz kawalerię w Suwałkach. Już w sobotę, 22 sierpnia, zapraszamy na obchody stulecia powstania III Pułku Szwoleżerów Mazowieckich w Suwałkach, w miejscu stacjonowania oddziału w dwudziestoleciu międzywojennym. W programie między innymi pokazy wyszkolenia jeździeckiego i kawaleryjskiego, wystawy, uroczystości i gra edukacyjna. Poczuj siłę i smak tradycji II Rzeczpospolitej. Szczegóły na www.trzyszwol.pl i na Facebooku. Szwoleżerowie mazowieccy. 100 lat kawaleryjskich tradycji. Święto III Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Stulecie powstania pułku. Patronat narodowy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości.